No, hej, cześć, siemano. Lecimy z Diablo trójeczką. No, kurwa, już myślałem, co się pojebało. Czarownik? Tak, czarownik czy szaman to był? Chyba szamanem grałem. Chyba tak. Wybierz postać. Ustawienie gry. Dobrze. Znaczy, co tu jest? Aha, nie wczytało się jeszcze. Dobra. Ten poziom trudności jest zablokowany aż do chwili ukończenia aktu czwartego, czy co najmniej jedną postacią. Okej. U kurwa, to ile jeszcze... Gra prywatna. Dobra, nie będziemy nic zmieniać, tylko na grę prywatną. Wybijanie potworów? No tak. Zacznij, zamknij. No tak. No. Zobaczymy, ile dzisiaj aktor pogramy w Diablo. Dosyć dużo. Sporo przerwy miałem od Diablo. Mam dziś nowy towar. Popatrz, na pewno ci się spodoba. To było to. Ta. Do skrzynki pójdziemy, zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Z tego co pamiętam, to dokupiłem sobie dwa sloty. No i spoko. A hajsu. Uuu, kurwa, biednia. Dobra, nie tracimy. O, właśnie. Przerwi rytuał w tajnym zgromadzeniu. Wkrótce zaatakują. Czuję to. Kolejna iluzja. Kultyści próbowali zacierać ślady, ale ich zaklęcia są słabe i łatwo je przejrzeć. Jeżeli podążymy po śladach, znajdziemy kryjówki kultystów i przerwiemy rytuał. Poszukam innych śladów magii. Nie mam dość many. Zamaskowanych śladów. Walka.
Most rozpięty nad kanionem ukryty jest przez zaklęcie kultystów. Możemy zdjąć czar, jeśli przerwiemy ich rytuał. Aha. No, czyli gdzieś tutaj muszą być chłopotki. Pierdalające rytuały. No, tu będzie jeden na pewno. Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Łopacz. Łopacze i chujawidle. Potrzebuję więcej many. Chciałem zabijać. Co ja tam tego dostałem? Raczej nie odpada. A myślałem, że o. To. A to jest do tego, do kuźni chyba. A, jeszcze mnie zabiję. Męczą takie opóźnienia, przecież wysyłam jeszcze coś przez internet. Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Jest, jakby się poszło tymi śladami, gdzie mi coś tutaj pokazywało. O. To gdzie bym dotarł? Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Gdzie? Uważaj, to może być pułapka. Nie
Potrzebuję many. Przeszli tędy ci parszywi kultyści. Na piaskach leżą rozrzu... Patrz! Więcej zamaskowanych to jedna z kryjówek kultystów. To tam odbywa się część rytuału iluzji. Mięso! Przerwali rytuał! Nie mam dość many. Drugi rytuał powinien udawać się w podziemiach, gdzieś na wschód stąd. Oni torturowali mojego pierwszego. Zawdzięczam ci życie. Bądź błogosławiony. Pamiętam, na wschód stąd. Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Więcej zamaskowanych śladów. Jest. Tak, słucham. Aha, mam sobie kliknąć na pauzę na chwilę. Trzeba było coś przekąsić. Coraz bardziej promienieje. Dwa umiejętności chyba to były. Pochłanianie się nie zawodnie. Zobaczymy, jak to będzie działać. A u tego chłopa co jest? Zmierzanie. Nie, do tego. W
pada w szałów na 15 sekund. Dobra. To co jest najlepsze według mnie. Znaczy to jest dobra. Myślę, że to co jest aktualnie to jest najlepsze. Czyli lepsze, tak mi się wydaje przynajmniej. Więcej many. Ktoś mnie tam przeszał jak... Jeszcze długo będę o tym opowiadać. Nie panie. Dobra, wysoło, już nie ma tego opóźnienia. Lecimy, może jeszcze trochę poziom dobijemy.
raz w Kedżistanie? W młodości rzadko bywałem poza granicami zachodniej magii. Po tym, gdy przyjął mnie zakon, nie miałem powodu wędrować. Dobra, mam to. To mi pomoże. Ty masz 104 mieczka. No to fajnie. Może gdzieś mogę też to wrócić. Pasek tutaj nie da rady. No to nic. Lecieć. Wracam chyba na idziemy na drugi poziom. No nie, jeszcze tutaj coś jest. To już chyba nic nie było. No nie. Nie mam dość many.
powrót. Mam lepszy pas. 103. I szukam dalej tamtych bombów. Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Potrzebuję many. Jedna z kryjówek kultystów. To tam odbywa się część rytuału. Potrzebuję więcej many. I gotowe. To tam. Myślałem, że już pomijam. Niech cię Akarat błogosławi. Z niechęcią pisze o siedmiu władcach. Straciłam już nadzieję. No i co? I tak mam myśliwszą. Co zrobimy, kiedy Machtel już umrze? Belian i Asmodan, władcy piekła, chcą nas zniszczyć. Najpierw ja zniszczę ich. Interesujące. Zapewne to ciebie miałam tutaj spotkać. Powiedzieć coś o sobie. Nie pochodzę z Kaldeum. Nauczyłam się tych zaklęć 1500 lat temu. Razem z siostrami przysięgłyśmy wiernie służyć człowiekowi o wielkiej potędze. Nazywałyśmy go prorokiem. To on nas wyszkolił i złożył do magicznego snu, który trwał aż do niedawna. Moim zadaniem jest zapobiec inwazji władców piekła. Przez eony świat stracił wiele magii. Walcz u mojego boku. Razem zniszczymy władców piekła. Raczej nie jak na razie. Uderzenia 638, 96. O, to
przemierzyliśmy nieskończone labirynty. Ty nadal zachowujesz czujność. Niczym prawdziwy bohater. 67. Dziękuję. Proszę, to tam mamy jeszcze takiego, co bym ci mógł dać. O! No co masz? Przyda się. Wykorzystam to. Dobra, spoko. Wolę, żeby się do przodu jeszcze nie ładował. Teraz znajdźmy posterunek Kasima. Krzyżowcy skończyli pobierać nauki, a Khan posłał ich na cały świat, by szukali sposobu na oczyszczenie serca kościoła z plugastwa, które się w nim zalęgło. Nie wyznaczył im ponadto żadnego jasnego celu. Droga naprawdę jest zakończona. Muszę iść do posterunku Khan. Nie mam dość many. Powinno być tędy przejście, tak mi się to zdaje. Muszę poszukać tego sterunku. Niosę zbyt wiele. Muszę wrócić. O, ale to jest wręczne. Może się przydać na inną postać. Aha.
minimalnym poziomie? Chyba nie ma. Barbarzyńca to mam, to może barbarzyńca coś przyjmie. I też może być dobre. To ma dwa sloty. To ostatnie 150-106 do witalny, kurwa. Dobry pomysł. I to jak? No dobra, ta witalna się coś pomoże jeszcze. Chuj wie zresztą. No i to wrzucam jeszcze do tego. Żeby potem do śmieci sprzedawał. Mam dziś nowy temat. Podobno przybyłeś tu z Tristram. Moja rodzina stamtąd pochodzi. Natomiast to spadło masę nieszczęść, prawda? Zniszczenie. Co napędza kultystów do popełniania tak straszliwych czynów? Duchy mi pomagają. Wypełnia mnie błogosławieństwo. Nie chcę umierać! Potrzebuję many!
co zemszyło tutaj? Oni są więksi, a opętańce znacznie groźniejsze, upadłym przewodą szamani. Te skurczone, niezbyt imponujące demony mogą z łatwością zgładzić przeciwnika ognistymi pociskami. Cieszą się też największym szacunkiem za sprawę jej zdolności wskrzeszania upadłych. Potrzebuję więcej many. Doskonałe uderzenie. A to jest co? Aha, to mi tak dalej, dobra. Strażnikach coś dziwnego. Jeśli nie masz się gdzie zatrzymać, póki nie otworzą bram, to zapraszam do naszych piwnic z dala. Ja muszę iść do Alcarnus. Ty musisz otworzyć bramę. Chyba oszalałeś. Ale jeśli tak śpieszno ci zginąć, porozmawiaj z kapitanem Dawidem. Jest na posterunku dowodzenia. On ma klucz do bramy. Thank you.
No to. Ciekawy jestem, gdzie jest. W piwnicy. No i jesteś. Dostarczono cię do mnie jako ofiarę. Dar od władcy Beliala. Jest tutaj ofiara, ale to nie ja. Twój pan zostawił cię tutaj na przynętę, aby odciągnąć mnie od Kaldeum. Nie! Nigdy bym mnie nie zdradził! Zabić go! Twój pan jest władcą kłamstwa. Nic dla niego nie znaczysz. Nie mam dość mamy. W ostatniej chwili chcieli złożyć nas Belialowi w ofierze. Żelazne wilki, odbijcie miasto! Magda jest w Alkarnus? Tak. Słyszeliśmy pogłoski, że rozegrała się tam straszliwa rzeź. Ja muszę uratować, kogo się da. Ty musisz otworzyć bramę. Powietrze aż gęste jest od magii. Wyczuwam cierpienie duchów. Potrzebuję więcej many. Uderzam w cel.
Powinni uciec, kiedy mieli okazję. Ruiny poziom pierwszy. Chyba jednak co innego tam będzie w tych podziemiach. Uciekać. Idź na pomocy! Nie zostawiaj nas! Nie bój się. Uwolnij nas. Tak kurwa nie zawróciłem. Skończyło. Już jest bezpiecznie. No. Nie martw.
Biegnij! Wyślę twojego ducha do bezkształtnej krainy. Twoje ofiary czekają tam na ciebie. To nieistotne. Kiedy mnie goniłeś, Gwardia Imperialna pojmała tę małą wiedźmę Le. Wkrótce jej moc będzie należeć do Beliala. Nie mogę tego zrobić. Będzie już nękał tej krainy. Prawość znów triumfuje. Drżyjcie, grzesznicy. Tutaj coś ciekawego. Gdy wstąpiłam do Sabatu, byliśmy słabi i bezczynni. Najwyższe zło było uwięzione, więc przywódcy nie chcieli nic robić. Udało mi się przekonać pewną wiedźmę, abyśmy ich otruły i wspólnie przejęły władzę. Kilka lat później ona odeszła, ale kontynuowałam dzieło, budując potęgę Sabatu i służąc Belialowi. I to może się jeszcze uda. Ile kosztuje? 20 tysięcy. No kto wie, kto wie.
całe 10 tysięcy z 8. Tak. To nie tylko. Ale to ma się mnie. Żeby już ukończyć poziom. I może ten aksjon zakończył. Nie wiem. Nie uniosę nic więcej. Ja pierdolę. O. No ja znowu ten chuj nie uniesie. Nie będzie wytchnienia aż do Alkarnus. Na pustyni aż roi się od demonów. Przywróćmy spokój temu miejscu. No i wiem. To jest jakieś... No kurwa, jest dobre chyba. Nie udźwignę więcej. To takie badziwie ma. To ma 7, wypierdol to. No. Się wydaje nawet lepsze. Ło, kurwa, to mi się... Generacja, dobra. A co, zobaczę jak to ładuje. Mi przyjebało, kurwa, 2400. Troszeczkę brakuje i no i do. Ze dwóch, trzech ciuli. Dobra. Muszę wrócić. No to wracamy. Połamanego ciała Mahdy uciekało życie. Przysięgała jej król, wielki demon Belial opęta świat. Ja nie pozwolę. Tak nie może być. Mam dziś nowy towar. Popatrz, na pewno ci się spodoba. To mi się nie podoba. O, z tym bym mógł porozmawiać. Thank you.
To co ja mam, to jest lepsze. Zobaczyli tamten ma hop, tak bym mu to dodał. Nie. Dwa puste gniazda, co zostawiam sobie. Nad tym się muszę zastanowić. Czyli to są najmniejsze gówna. To ten już jest lepszy. To tutaj mało interesuje. O! Ale mi teraz pierdolnie obrażenia 2400. Pierdolnął. Dobra, to niech zostanie tutaj na razie. A to bym tam mógł powiedzieć. Ja ma 889. Świetny wybór. No. Też tak myślę, jak na razie to zostawię. No i teraz zobaczymy. 2400. 2600. Chociaż... A ty dziadu co masz? No to masz na 50. Dobra, no i to zostawiam. O, może jeszcze o tym pogadamy, chujem. Zanim wyzionęła ducha, Mahda powiedziała, że imperialna gwardia pochwyciła Leę. Ludzka forma strażników to podstęp. Tak naprawdę są wężowymi demonami, oddanymi sługami Beliala. Czyli muszą przetrzymywać cesarza wbrew jego woli.
Drżę na myśl o tym, co Belial może zrobić z Leą i jej rosnącą mocą. Jedyną szansą na ocalenie Lei jest wyswobodzenie cesarza z rąk imperialnej gwardii. A Shera i jej żelazne wilki pomogą nam dotrzeć do cesarza. Poproszę ją o pomoc. A to nic, to już będzie zabawa na kolejny raz. Także dzięki, cześć, trzymanie i do następnego.